Przedstawimy Państwu ostatnie części filmu dokumentalnego pod tytułem Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy. Film, który powstał w 2008 roku w należącej do Mirosława Chojeckiego firmie Wideokontakt, reżyserowała Krystyna Mokrosińska. Czyta Maciej Rajzacher. Prawie wojna domowa w Rumunii. Czerwony dyktator Ceausescu zostaje aresztowany i rozstrzelany na oczach telewidzów. Havel zostaje prezydentem. Lech Wałęsa otrzymuje od prezydenta Busha Medal Wolności i jako trzeci w historii USA cudzoziemiec wygłasza przemówienie przed amerykańskim kongresem. My, naród. We, the people. W Polsce rozwiązuje się PZPR. Sami siebie nie lubimy. Nie lubimy tej partii, już tej byłej partii. Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie. Towarzysze i towarzysze. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Wysokie zgromadzenie. 22 grudnia w Sejmie. Po raz pierwszy w historii naszej ojczyzny wybrano prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w demokratycznych wyborach powszechnych. Został nim człowiek mający już miejsce w historii Polski. Lech Wałęsa. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Zniewolone dotąd postsowieckie republiki ogłaszają secesję od ZSRR, przeprowadzają wolne wybory. Nawet Rosja w 2 tygodnie po wyborze na prezydenta Jelcyna ogłasza suwerenność republiki. W
deklarację suwerenności, a wkrótce niepodległości Mołdawii, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Kazachstanu, Łotwy, Uzbekistanu, Kirgistanu. Pierwszego lipca w Pradze szefowie niepodległych państw podpisują rozwiązanie Układu Warszawskiego, którego istnienie gwarantowała do 2005 roku Deklaracja Warszawska. W grudniu na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz podpisują porozumienie uznające Związek Radziecki za nieistniejący odtąd podmiot prawa międzynarodowego. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą, ostatnią część filmu zapraszam po reklamach. Canada's Economic Action Plan. What does it mean for Canadians? It means families are better off. It means I can start my career. Jobs are being created. The global economy is still fragile. But we have a plan we can rely on. It means I can get modern equipment to grow my business. And I can keep all my people. It means that we're building an economy that's strong and built to stay that way. Canada's Economic Action Plan. Find out what's in it for you. A message from the Government of Canada. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Toniesz w długach? Nie widzisz wyjścia z sytuacji? Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Nie musisz bankrutować. A nawet pomożemy Ci odbudować Twój kredyt. Wykorzystaj tę szansę. Zadzwoń jeszcze dziś 416 556 37 34. Canada's Economic Action Plan. What does it mean for Canadians? It means families are better off. It means I can start my career. Jobs are being created. The global economy is still fragile. But we have a plan we can rely on. It means I can get modern equipment to grow my business. And I can keep all my people. It means that we're building an economy that's strong and built to stay that way. Canada's Economic Action Plan. Find out what's in it for you. A message from the Government of Canada. Zapraszam Państwa do obejrzenia ostatniej części filmu dokumentalnego pod tytułem Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy. Film produkcji firmy Video Contact reżyserowała Krystyna Mokrosińska. Czyta Maciej Rajzacher. 18 września o 5:30 rano ostatni żołnierze sowieccy, w tym 24 oficerów i 5 generałów, opuszczają Polskę. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym dla Polski i wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Polska na zawsze powraca tam, gdzie zawsze przynależała, do wolnego świata.
Polska już nie jest samotna w obronie swojej wolności. Jesteśmy w NATO i jak często mówiliśmy, za wolność waszą i naszą. Przywiozłem z Polski dla Biblioteki Prezydenckiej Harry'ego Trumana trochę zapisów historii naszej drogi do wolności. Wśród tych materiałów plakat z wyborów z 1989 roku, plakat przedstawiający Gary Coopera z filmu W samo południe. Ten plakat pomógł nam wygrać. Dla ludzi w Polsce samo południe właśnie przyszło. Drodzy przyjaciele, za kilka już chwil sprzymierzeńcy to wielki dzień dla Polski i całego świata. Dziękuję. Maszty, na których będą od dziś powiewały flagi 10 nowych państw członkowskich, przybyły do Strasburga z gdańskiej stoczni, gdzie je wykonano. Prezent narodu polskiego dla narodów Europy. Dziękujemy za symbol. Dziękujemy za prezent. Ten podarunek przypomina nam dzisiaj o obowiązkach, jakie nałożyła na każdego z nas solidarność. Pierwszego maja 2004 roku Unia Europejska rozszerza się o 10 nowych państw. Żadne z państw, które sąsiadowały z Polską przed 1989 rokiem, już nie istnieje. NRD połączyła się z Republiką Federalną Niemiec. Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację. Nie ma Związku Radzieckiego. Na wschodzie Polska graniczy z Ukrainą, Białorusią, Litwą i obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Wschodnia granica Polski jest najdłuższą zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Liczy 1135 kilometrów.